Dzisiaj, proszę Państwa, gościmy tutaj, jesteśmy na Starówce, kolumna Zygmunta, katolicka Polska A na Mazowszu, nad Wisłą Warszawa, prosząca, papieska tu bieda, no papieska, wiecie Państwo, Jezus Chrystus rozdawał, aby pokazać, że Bóg jest dobry w kontekście sytuacyjnym taki, jaki wtedy był. Święty Franciszek, ten wasz papież, to tak żartowali o nim troszeczkę, że on to nawet pół Watykanu by rozdał biednym i ubogich na ludzi potrzebujących, oddać te pieniądze, puścić to wszystko w świat. Także żebraczka pojechała na rowerze, proszę Państwa, od kościoła do kościoła, bo oni zbierają te pieniądze na tace, ale nie wiadomo, czy te pieniądze, proszę Państwa, no, dotrą do tych ludzi. No, są afery, że na czym polega żebranie pośród tych rządzących, proszę Państwa, from governments, że oni po prostu kombinują, tak kręcą tymi funduszami, kierują, manipulują, żeby do ich kiesy sporo wpadło. Także to jest też forma jakaś tam żebrania. No i teraz Kaczyński, jak dobierze się do władzy, proszę Państwa, to dopiero on, ten Kaczyński, im da. No ale po prostu sami katolicy psują, po prostu ośmiewają sami siebie, żebrak, żebraka, żebraczka, żebraczka, dziad, dziada, gad, gada, a im wszystkim i tak jest prostym zewsząd nędza, prostym, bo się kłócą. Gdy chodząc ten ksiądz katolicki, bo to nie ma baciuszki, snopki przewraca, co tłuszczej kopy maca, wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego, natchnie dźwierzkę kopie w rogu, nie mnie to dasz, synku Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dar, dar. Także tu chodzi o tego waszego tutaj katolickiego księdza, bo tutaj baciuszka nie jest w Warszawie, cerkiew w Warszawie nie jest tu, ani prawosławni w Warszawie nie są, tu widzicie, jest święta Anna, która się sypie, która jest na słabym fundamencie zbudowana, zbierali te pieniądze też na te żebry. I co? Ona się sypie, ta święta Anna, proszę Państwa. Tutaj od stycznia, proszę Państwa, były manipulacyjne protesty, bratanie się z Ukrainą, też katolicką, bo Ukraina nie jest prawosławna i Warszawa tu nie jest prawosławna. Mówię, że wiem, trzeba właśnie wiedzieć, że trzeba było raczej pojechać do Anglo-Ameryki, Białystok. Dlaczego jest taka u nas kampania zapraszania do jechania do Anglo-Ameryki, Białystok w naszym programie Elhof Art 2000 Mofa, gmail.com. Proszę Państwa, Wisiolandia, Elka i Wiercielka, Cinderella, Felicja Boska on youtube.com. Dlatego, żebyście Państwo poznali prawosławnych, jak w ogóle wyglądają, proszę Państwa, ludzie prawosławni, że oni cały dzień by się modlili, cały dzień by na cztery głosy śpiewali, a wy tylko ziewacie, dziadujecie, Biblia u was w śmietniku leży. U prawosławnych Biblia nie leży w śmietniku ani mormonów, ani u ewangelików, ani u świadków Jehowy, ani u badaczy. Także proszę Państwa, tutaj też taki facet jakiś kracze, wczoraj pokazali, wrzeszczy, bardzo brzydko wrzeszczy, tak jak żebrak, że nawet tego diabła, żeby kopnąć, proszę Państwa, to by on też zmienił swoją jakąś postać. A ja mówię, diabła to się nie kopnie, bo diabeł to ma postać duchową i diabeł zmienia się, przyjmuje różne postaci, przyjmuje różne osobowości duchowe. To więc dzisiaj na tej świętojańskiej 5, jak weszłam sobie na dwa komputery i na dwóch komputerach sobie filmy przesyłałam, to aż ta babka, która przyszła okna zamykać, bo to są obostrzenia i już dawno ta biblioteka jest zamknięta, to ja jej powiedziałem, moja ty kochana, to Duch Święty tutaj na tym komputerze pracuje w ramach promocji, żeby was rozpopularyzować. Duch Święty. Także proszę Państwa, już ta biblioteka to do 15.30, a więc od prawie pół godziny ta biblioteka na Świętojańskie 5 w jakiejś tam żebracznicy, w jakiejś, no właśnie tam, jest już dawno zamknięta. Także proszę Państwa, tego diabła w dupę, żeby kopnąć, no to są problemy, bo ten diabeł jest duchem, tak samo jak i Bóg jest duchem. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać tę cześć w duchu i w prawdzie. Bóg w prawdzie. Tak, tak, w prawdzie, w prawdzie, w prawdzie. Bóg w prawdzie i takich szuka, ażeby mu tak cześć oddawali. Tutaj stoją nasze siostry, proszę Państwa.
nasze siostry głoszą Słowo Boże, mając Biblię, przebudźcie się, strażnicy książki, publikacje, a żebracy, no, przejeżdżają na rowerach, żebracy, no, przechodzą, żebracy, no, przebiegają, udają, że nie widzą. Dzisiaj w ogóle jest święto żebraków, jakoby ci żebracy pod piątką, bo dzisiaj mamy 5 sierpnia 2014 roku, żebracy udają, że nie widzą. I ta Rumunka Irek też, on dzisiaj też tak udaje, że nie widzi. Udaje, że nie widzi. Ale to wiecie Państwo, to jest taka metoda, co ja. Że on żre od 6 rano u Bonifratru, proszę Państwa. Kilka razy dziennie żre. Potem jedzie na lotnisko, czeka, aż mu tam coś ktoś do śmietniczki wrzuci. Tak samo jak ten ochroniarz za zachętą, proszę Państwa. Że on w ramach miastożerców potem może mieć jakieś korzyści z tych bankietów, bo jeszcze przecież i z tych bankietów też coś, proszę Państwa, no i dla tych ochroniarzy z zachęty zostaje. Także zapraszamy Państwa do słuchania audycji Wiesiolandia, Elka Wiercielka, Cingerella 21:32 w Radiu Tok FM Euro, Conchita Extra. Serdecznie zapraszamy Państwa z wszystkich tutaj na Mazowszu w Warszawie. Jeżeli ktoś będzie Was prześladował, no to wiedzcie, że znosicie cierpienia, te prześladowania dla Jezusa Chrystusa, czyli że w imieniu Jezusa Chrystusa jakbyście znosili te prześladowania. My mówimy do Państwa w Duchu Świętym. Ducha Świętego to też nie widać, bo to jest czynna moc Boża. Diabła nie widać, bo diabeł też jest duchem. Boga nie widać, bo Bóg też jest duchem. Ale tutaj pod kolumną, proszę Państwa, Zygmunta akurat pokazujemy na Zamek Królewski, na Wisłę i Stadion Narodowy ze Świętą Anną Katolicką, bo Warszawa jest na 95% katolicka. Tutaj, proszę Państwa, z tego miejsca, z którego za sekundkę będziemy przemawiać, przemawia jakiś wariat i mówi właśnie o kopnięciu diabła w dupę. Także to te kawałki były, proszę Państwa, puszczone w Radiu Tok FM, że przez mikrofon i sobie różne sceny robi ten facet, ale to jest jakiś reprezentant jakiejś tam kolejnej sekty, bo przecież Kościół katolicki, no to też nie chrystianizm, prawda? I tu powiedzieli, że jakieś protesty były, że facet go nagrał do YouTube, ale bardzo mądrze mówił człowiek, tylko z tym, że po prostu agresję to trzeba odłożyć, bo kopnąć diabła w dupę, to już jest agresja katolicka, to już ludzi prawosławnych nie dotyczy, bo ludzie prawosławni to nie są zajęci kopaniem w ogóle, a zresztą tu ich nie ma, oni są daleko stąd, 185 kilometrów, są w Anglo-Ameryce, Białystok, 185 aż kilometrów stąd, w Anglo-Ameryce, Białystok. Serdecznie zapraszamy Państwa dzisiaj 5 sierpnia 2014 roku, abyście Państwo mogli w ogóle zobaczyć, jak wyglądają ci prawosławni, prawosławne, jak w cerkwi w środku. No bo nawet Magdalena niby tu jest święta prawosławna na, proszę Państwa, gdzie? No tam, przez Wisłę, na Pradze Północ, ale no katolicy to raczej się boją tam wejść, bo myślą, że tam właśnie ten diabeł mieszka. No, diabeł to on jest duchem, on może być tu, on może być tam, jemu to jest obojętne. Szatan diabeł zmienia postaci, szatan diabeł zmienia miejsca, szatan diabeł może się w kobietę przebrać, może się po prostu umalować, zmanipulować w jakąś kobietę. Także proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie nasze siostry. Zdaje się, że już zabrały i poszły. Także proszę Państwa, bo one muszą jechać do Anglo-Ameryki, Białystok, nasze siostry. Czyli Świadkowie Jehowy, święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. A to, co Państwo widzą, to jest ten system głupawy rzymsko-łaciński od papieża. System od Matki Boskiej, od Starobramskiej. Wszystkie te Matki Boskie, które poganie wymyślili, przecież katolicy przejęli nawet Izydę, Horus i Seta, Semiramidę, Artemidę, proszę Państwa, Efeską. Wielka jest wielka Artemida Efeska. Przecież dookoła takiej tej świątyni, to oni chodzili 8 godzin tam w Efezie, gdzie żył apostoł Paweł. 8 godzin i po prostu krzyczeli, wielka jest wielka Artemida Efeska. I w tym tłumie samym pośród tych właśnie katolików przecież pełno złodziei, przecież pełno żebraków, przecież pełno takich innych, którzy no na 100% nie stosują się do wymogów kościoła katolickiego rzymsko-łacińskiego tutaj w Polsce, ale to oni sami sobie narobili problemów. Dlaczego? Bo żeby oni propagowali czytanie Pisma Świętego od samego początku, no to nie byłoby takich problemów.
problemów, bo ludzie byliby inteligentni, ludzie byliby mądrzy, a tak są głupi. I teraz, proszę Państwa, tak jak tutaj było Tour de Pologne, przecież tutaj mamy ponagrywane przepiękne filmy. Proszę Państwa, jak tu jechało, no to przecież 111 nie jechało, bo 111 wylądowało aż na Marienstadzie, proszę Państwa, gdzie ludzie w 111 stali w korkach i gotowali się w temperaturze 50 stopni. Kto tak robi? Głupi tak robią. Także, proszę Państwa, Warszawa to jest śmietnik i w Warszawie Biblia jest w śmietniku. Także, proszę Państwa, w starożytnej Aleksandrii znaleziono w śmietniku w koszu zwoje księgi Izajasza, które akurat na szczęście potwierdziły prawdziwość istniejącej już w Biblii księgi Izajasza, którą odczytał Jezus Chrystus, gdy wchodził pierwszy raz do świątyni, wszedł, otworzył na miejscu, gdzie było napisane Duch Pański nade mną. Czyli już ten temat ducha możecie Państwo sobie więc wyobrazić, że i tego diabła w dupę nie można kopnąć, bo ten diabeł jest po prostu cholerą, jest po prostu, zmienia postaci różne, czy może nawet w kobietę się przemienić, może w faceta, może, proszę Państwa, w Lenina może się przemienić. No Breżniewa to by może nie chciał się przemienić, bo Breżniew to nieładny i Breżniew jest jakiś taki strasznie niesympatyczny i gruby w ogóle ten Breżniew. Och, ja. Także pozdrawiamy Państwa tutaj od tych naszych rajdowców wczorajszego dnia 4 sierpnia 2014 roku części głupiej Polski A. Bo oni tutaj, wiecie Państwo, ochże rajd. No i co, jeżeli to miastu nie służy? Także proszę Państwa, no niektórzy tutaj są w niebo wzięci, bo przecież tu Matka Boska Wasza mieszka. Warszawa jest w niebo wzięta, bo to przyjęło się, że Państwo tradycyjnie czci kult kobiety. Kult kobiety, Izyda, Horus i Set. Izyda miała na rękach Izyda, miała Horuska, miała synka, miała Jezuska. Izyda, Horus i Set. Na ten Set, to ten Jan Witek, to jako kant dupy podróż. Ma schizofrenię, jest sklerotykiem, po prostu do jego mózgu, do cząstek żywych jego mózgu, bo one już umierają, nie docierają informacje prawdziwe, logiczne, tylko do niego dociera wszystko to, co w komputerze tam nasrane i takie same wygłupy, proszę Państwa, są w komputerze. Także pozdrawiamy serdecznie, no i że te buziaczki, Państwu przesyłamy. Tutaj akurat mamy dom Polonii, który gdzieś tam kiedyś zdziadział z rok temu, czy półtora roku temu, proszę Państwa, jak był koncert, był piękny wernisaż i był bankiet, no to jak oni mieli w ogrodzie te kanapeczki, te wina, to wszystko, to oni popakowali i zabrali się z tym, wyjechali, a ludzie poszli o suchym pysku do domu. To przecież można byłoby jeszcze raz tych ludzi zapędzić, proszę Państwa, do ogrodu, na ten bankiecik. To więc ci organizatorzy, którzy tutaj w ogóle w Warbo, to są nieprawosławni, to są nie mormoni, to są nie Świadkowie Jehowy, to są nie ewangelicy, którzy tutaj organizują tego typu bankiety, to oni kradną, proszę Państwa, i jak ktoś lampkę wina pije, to już się gapią, dlatego tak jest. No, i po prostu dom Polonii podpadł. Ja mówię, to tak dom Polonii ma wyglądać? Także proszę Państwa, taki lalkarz przyszedł, pijak, amator pijak, lalkarz, co teraz w galerii, babka wychodzi, o Jezu, nie idźcie tam, bo tam ten amator pijak, lalkarz się upija, a myśmy z Mareczkiem Zajączkowskim od kamery właśnie, że tam poszli i po prostu bardzo dużo wina było, bardzo dużo alkoholu, było wspaniale. Także ta Ira, Rumunka, się nabrała, no bo oczywiście, że ona tam nie poszła, była tylko w jednym miejscu, a myślała, że na Brackiej 25 w tym trafiku to jest takie dziadostwo. A przecież to było na 6 piętrze, a przecież to w trafiku to było właściwie nad trafikiem w Galerii Nowej na 6 piętrze. I tam było bardzo dużo wódki, tam było bardzo dużo wina, było i jeszcze raz było. Także Ira przegrała i niech ona sobie łazi tam na lotnisko, jeździ i czeka, co do śmietniczki ktoś tam wrzuci. I tutaj znowu Matka Boska, bo oczywiście katolicka Polska A na Mazowszu nad Wisłą czci Maryję Dziewicę, Matkę Boską, Ostrobramską, Częstochowską, Rzymską, Łacińską, aby nie krymską. Tutaj, proszę Państwa, w katolickiej Polsce na Mazowszu nad Wisłą pełna mamy kościółków. Tu znowu jakiś klasztor, prawda? Wszędzie
No, na starówkę zapraszam. Dzisiaj 5 sierpnia 2014.